Dzień dobry, ósmy cudzie świata. Mamy 6 minut po 6, 28 października. A ja jestem tutaj po to, by wystrzelić twój dzień i tydzień w kosmos. Wiem, że poranki są ciemniejsze, ale kto potrzebuje światła, kiedy mamy swój własny błysk? Przełączamy się oficjalnie na tryb zimowy. Długie wieczory już tu są, więc mamy więcej czasu na rytuały, gorące kąpiele i leniwe przytulasy pod kocykiem. To jest idealny czas, aby zaplanować podbój świata albo po prostu spełnić kilka marzeń przy herbatce wieczorem. A teraz najlepsze dla naszej galaktycznej bohaterki. Mocne kilka przypominajek. Po pierwsze, jesteś cudowna i wspaniała. Błyszczysz lepiej niż najdroższy diament w całej galaktyce. Po drugie, dni są chłodniejsze, więc czas na rozgrzewające manifestacje. Planujesz manifestować więcej miłości czy tropikalne, wakacyjne przygody? To jest ten moment, żeby się dobrze zastanowić. Po trzecie, jakiekolwiek wątpliwości masz teraz, weź proszę głęboki oddech, narysuj kilka neurografik na rozluźnienie i spacer koniecznie w tych boskich jesiennych kolorach. Kosmos wie, co robi, a ja wiem, co mówię. I pamiętaj, dzisiaj planety tańczą tylko dla Ciebie. Mały balet specjalnie zaangażowany, by każde Twoje marzenie się spełniło. Dlatego idź i rozświetlaj ten tydzień, bo nie ma wątpliwości. To jest Twój czas na Twój blask. A ja życzę Tobie najpiękniejszego tygodnia na tej planecie. PS. Tę audycję pisałam razem z moim ukochanym mężem, a on bardzo chce Ci przekazać jedno zdanie. Ciepły korzuszek na pupę i świeć swoją energią jak najjaśniej. Także życzymy Tobie najpiękniejszego tygodnia na planecie, a my słyszymy się już jutro. Tyle z miłością. Mija.